Hej, siemaneczko. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyłączyć reklamy na przeglądarce Firefoxie. Będzie to zwykły poradnik. Także przechodzimy. Tak, jeśli chcecie takie coś jak Unblock, to jest darmowe. Klikamy tutaj u góry, rozsuwa nam się takie coś. Klikamy opcje. I teraz dodatki i motywy. O. I tu dodaj do programu Firefox. Tu Wam się pobiera. I klikacie dodaj. I tutaj, tym się nie obchodźcie. To jest po prostu. Tym się nie obchodźcie, to jest po prostu. Wiecie, takie zwykłe. I tu macie Unblocka. I on po prostu jest bardzo fajny, dobry i teraz tak, przejdziemy sobie na przeglądarkę. Pokażę Wam to na kilku przeglądarkach. Ja sobie go usunę, bo mi na razie to niepotrzebny, bo ja mam już innego. Ale gdzie indziej. No i tak. Dobra, także. No i jesteśmy. I teraz tak. Jesteśmy w przeglądarce. Wchodzimy tutaj i klikamy więcej narzędzi. Tak mi się czekajcie. I więcej narzędzi rozszerzenia. I nas tu przynosi. I po prostu, ale żeby go tu dodać, to tu nie jest troszkę inaczej. Wpisujemy sobie w Google Unblock. Tu ja mam go pobrane. I tu sobie klikamy Unblock i sobie go tu pobieramy. I on się nam tu pobiera, potwierdzamy. Czekajcie, już mam tu jest polski, nie pokażę Wam. I teraz tak, jeśli to już mamy pobrane, wchodzimy właśnie w zakładkę tutaj, więcej narzędzi i rozszerzenia. I tu go po prostu włączam. Ja już mam tu innego oczywiście i tak to wygląda. No i tak. I na innej przeglądarce już Wam pokażę. Dobra, to jednak na tylu przeglądarkach taki króciutki poradnik, ale jeszcze nie wszyscy zawsze go oglądną. Także jeszcze jeden poradnik. Nie wiem, czy z tego skorzystacie, czy nie, ale mini poradniczek. Dobra. I w sumie to miało być o Unblocku, ale wiecie. No, albo tyle. On blokuje dzisiaj. Kolejny odcinek od razu wrzucam. Także po prostu. Cześć, do zobaczenia. I padł następnego odcinka. Będzie około zaraz.